Cześć, nazywam się Łukasz Luzar. Nocnym pomagam w wygodnej pracy bez bólu kręgosłupa. Dzisiaj chcę się podzielić recenzją fotela, z którego osobiście korzystam przez 2 lata. Chciałbym Ci powiedzieć po pierwsze, dlaczego wybrałem ten fotel, po drugie, jakie są moje spostrzeżenia, co jest fajnego w tym fotelu, a po trzecie, co ewentualnie chciałbym zmienić. No to zaczynamy. Fotel ergonomiczny Elegance Coolix System wybrałem przede wszystkim dlatego, że kiedy zmieniałem fotel, z którego użytkowałem, było mi bardzo niewygodnie, odczuwałem bardzo duże bóle kręgosłupa. Tamten poprzedni fotel to był taki fotel budżetowy, który kompletnie był dopasowany do mojej sylwetki, więc szukałem fotela, który będzie wygodny, ergonomiczny, ale też żeby ten ból, który miałem, zminimalizować, żeby mi pomógł w rehabilitacji. Wybrałem Coolix System Elegance dlatego właśnie, że ma certyfikat medyczny i faktycznie mogę powiedzieć, że jak się teraz przysiadłem na ten fotel, to poczułem różnicę. Po pierwsze, ten ból, który był bardzo intensywny, został zminimalizowany. Oczywiście nie tylko przez fotel, albo też zmieniam pozycję siedzącą na stojącą, też ćwiczę, ale fotel był ważnym elementem właśnie rehabilitacji mojego kręgosłupa. I tu jest opracowany, opatentowany system zdrowego siedzenia. I faktycznie ten system działa, bo tutaj te popionowe czy poziome wybałuszenia, które są wgłębieni na siedzisku, to powoduje to, że mam odpowiednią sylwetkę, czyli faktycznie widzę, że po tych 2 latach ta sylwetka moja jest bardziej wyprostowana niż wcześniej. Te plecy się naturalnie układają według swoich krzywizn do tego oparcia. To jest też komfortowe, bo wcześniej coraz siedziałem w niewłaściwej pozycji, teraz wiem, że jak sobie siądę, to będę siedział w właściwej pozycji, dlatego że tutaj te plecy są wyprostowane, podparcie lędźwi jest widoczne tutaj i faktycznie odczuwalne, co jest dla mnie podczas pracy bardzo komfortowe. Co mi się jeszcze podoba w tym fotelu, to to, że mogę sobie dopasować właśnie wysokość siedziska w ten sposób, że mam kąt 90 stopni. Dzięki temu te stopy mogę płasko oprzeć i to jest prawidłowa dla mnie postawa. Podłokietniki bardzo fajnie się regulują, bo są to w 3 płaszczyznach. Takie sobie dokupiłem. Normalnie są w standardzie góra-dół. Dzięki temu mogę sobie przy odpowiedniej wysokości biurka, pracując, praktycznie mam na równi tutaj podłokietniki z blatem, więc te przedramiona i ręce się odciążają, nadgarstki się nie męczą. Bardzo to jest wygodne i podnosi komfort znaczny pracy. To, co mi się jeszcze podoba, to to, że materiał, z którego jest wykonany, to jest akurat materiał, który wybrałem, to jest Dune. To jest taki materiał, który jest bardzo przyjemny w dotyku, ale też kiedy są gorące dni, kiedy właśnie wleciał upały, no to nie przyklejałem się do tego fotela. W poprzednim miałem jakiś sztuczny materiał, który właśnie, który się powodował, że się pociłem, był śliski, no i taki nieprzyjemny w dotyku, więc tutaj widzę tą dużą różnicę na plus. Kolejny element, który jest fajny, to właśnie, że mogę sobie tutaj odchylać to oparcie, z czego też sobie korzystam podczas pracy, wtedy mi po prostu plecy pracują razem z tym oparciem, ale też kiedy sobie oglądam filmy i muzykę, to mogę sobie po prostu odpocząć, zrelaksować się w ten sposób. Co bym ewentualnie poprawił, to właśnie podczas relaksu wydaje mi się, chciałbym mieć większe odchylenie, tak? Tu i tak jest spore odchylenie, bo jest 20 kilka stopni, no ale wiem, że fotele też mają możliwość, niektóre modele jeszcze większej możliwości odchylenia, więc dla takiego komfortu, no to chciałbym jeszcze, żeby to było odchylenie. Natomiast to mówię, no to i tak jest już spore, natomiast no to jest coś takiego, co mi brakuje. To, co w tym fotelu można by jeszcze poprawić, to regulację siły, nacisku, oparcie na plecy. Jeśli dam teraz na największą, to czuję faktycznie. Natomiast powiedzmy, że tutaj jest takie średnie, ale jeszcze by mi się przydał taki zakres, żebym jeszcze mógł sobie to deregulować, tak? Trochę nie ma takiego właśnie większego zakresu, żebym mógł sobie po kilka razy pokręcić, tylko jest jakby z takiego bardzo ciężkiego na taki, powiedzmy, średni, tak? Więc przydałoby się, żeby ta regulacja była dla większa, chociaż nie jest to jakiś duży mankament, przy normalnym użytkowaniu to jest ok. Bardziej czasami właśnie jak gdzieś coś oglądam, jakiś film czy coś, to wtedy na przykład chciałbym, żeby ten nacisk był mniejszy na plecy. Jeśli chodzi o mechanizm i regulację, one działają tak samo, jak zakupiłem nowy fotel, więc tu się jakby nic nie zużyło. Działa blokada oparcia, mogę sobie odblokować. Płynnie działa regulacja wysokości siedziska, góra, dół, siłownik działa tak samo. Nic mi tutaj też nie skrzypi podczas siedzenia, wszystko chodzi płynnie. Więc te regulacje działają naprawdę bardzo dobrze. Pod względem jakości, oprócz tutaj takich drobnych zarysowań na podłokietnikach, a to też jest trochę moja wina, bo ja
włączając system antykolizyjny pod biurkiem, kilka razy właśnie to biurko mi nacisnęło na podłokietniki, one się nie zniszczyły, ale delikatnie, są gdzieś delikatne takie rysy, które widać, albo tutaj otarcia. Natomiast pianka, pozostałe elementy praktycznie są tutaj takie jak nowe. To oczywiście jakieś delikatne ryski mogą być, no to, to już jest kwestia użytkowania. Podstawa tu była aluminiowa, też myślę, że w bardzo, bardzo dobrym stanie. Mówię, przy takim dwuletnim użytkowaniu to myślę, że chciałbym, żeby tak fotele wyglądały i żeby można było nadal z nich korzystać, więc jakość naprawdę bardzo wysoka. Podsumowując, po dwóch latach użytkowania moja opinia jest taka, że ten fotel naprawdę jest bardzo fajnie wygodny i komfortowy, ale też przede wszystkim pomaga właśnie odciążyć kręgosłup i powoduje to, że ta prawidłowa postawa jest zachowana. Tym mam 176 cm wzrostu, około 70 kg wagi i dla mnie ten fotel idealnie właśnie dopasowany jest do mojej sylwetki. Jeśli chciałbyś więcej informacji na temat tego fotela, bo chciałbyś go zakupić, to w linku pod tym filmem będzie do niego link, gdzie będziesz mógł sobie go sprawdzić i zakupić. Na tą chwilę to wszystko. Dzięki za uwagę. Trzymaj się. Cześć.